1 września wspominany jest Gedeon, sędzia Izraela. Postać Gedeona znana jest ze starotestamentalnej Księgi Sędziów. Według jednej z warstw tej księgi nazywał się Gedeon, a według innej Jerubbaal. Izraelici nie dochowywali wierności Bogu, przez co musieli za to znosić najazdy Madianitów, Amalekitów i nomadów z pustyń syroarabskich. Niełatwo przychodziło im ocalić swe zbiory. Wtedy to anioł pański wezwał w Ofra wieśniaka o imieniu Gedeon do prowadzenia walki z Madianitami. Wieśniak okazał pewne niedowierzanie, ale w drugiej relacji o powołaniu okazał się bardziej zdecydowanym. Zburzył wówczas domowy ołtarz, dedykowany Baalowi, wyciął symboliczną aszerę, postawił ołtarz Jahwe i rozpoczął działania wojenne. Gedeon zebrał wojowników z pokoleń Manassesa, Asera, Zabulona i Neftalego. Otrzymawszy znak od Boga, rozbił obóz u źródeł Harod, a potem, po zredukowaniu liczby swych wojowników do 300, zadał wrogom druzgocącą klęskę. Ścigano ich, a wojownicy z pokolenia Efraima przecięli szlaki ucieczki i u brodów Jordanu potwierdzili tę klęskę prawdziwą rzezią. Ujęto tam także madianickich dowódców, Oreba i Zeeba. Zabito ich, a głowy przyniesiono Gedeonowi. Zwycięski wódz wyprawił się potem do Zajordanii. Osiągnąwszy znów powodzenie, okrutnie oprzedł się z mieszkańcami niechętnych mu miast, a następnie srogo pomścił śmierć braci. Autorytet zwycięzcy był teraz nie do podważenia. Rodacy zaproponowali mu wtedy objęcie tronu królewskiego. Jednak z pobudek religijnych Gedeon odmówił, przyjął jednak cenne daniny i uczynił z nich w Ofra złotą statuę. Następnie żył jak udzielny książę otoczony haremem w pobliżu sanktuarium, które stało się okazją do nowych odstępstw i powrotu do bałwochwalstwa. Tak głosiła prawdziwa saga Gedeona. Opowieść złożona z trzech niezależnych utworów o jego powołaniu, sprawie ołtarza i walce z ludami ościennymi. Mimo ujemnych rysów wybitnego sędziego Izraela, potomni uznali go za jednego z największych bohaterów narodowej historii. Idąc za tą tradycją, Ado i synaksaria greckie uczciły go, umieszczając wśród wspomnień świętych. W martyrologium rzymskim widnieje razem z Jozuem pod dniem 1 września, natomiast Grecy wymieniają go osobno w dniu 26 tego miesiąca, wzmiankując przy tym przepowiednie o Rosie i Runie. W tym wszystkim dają się także słyszeć echa bogatej symboliki, jaką z biblijnych wersetów o Jozuem i jego przygodach czerpali do swych homilii ojcowie i pisarze pierwszych stuleci. Gedeon wspominany jest w martyrologium rzymskim z 1938 roku. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miły.